Firma Intermag na sezon 2014 przygotowała szereg produktów, z czego dwa szczególnie polecamy do upraw sadowniczych. Jest to produkt Optisil i produkt Frostex. Pierwszy z nich jest to nowa generacja preparatu krzemowego. Poprzednio mieliśmy produkt, który nazywał się Sylwit. Jaka jest różnica między tym poprzednim a obecnym? Otóż ten nowy, jak wspomniałem, jest nową generacją, zawiera więcej krzemu, bo już jest 200 gramów na litr. Poza tym właściwości fizykochemiczne zostały zdecydowanie ulepszone, ponieważ produkt Optisil miesza się praktycznie z każdym produktem stosowanym w sadownictwie, ogrodnictwie. Drugi natomiast produkt, o którym wspomniałem, to produkt Frostex, jest polecany do ochrony sadów kwitnących przed wiosennymi przymrozkami. Z czego się składa? Tak za bardzo nie mogę powiedzieć, gdyż stanowi to tajemnicę firmy. Niemniej jednak jego skuteczność została potwierdzona w warunkach kontrolowanych. Otóż z tym preparatem byliśmy gotowi już w ubiegłym roku. Niestety jednak w warunkach naturalnych przymrozki nie wystąpiły i nie można było sprawdzić jego skuteczności. W 2013 sprawdziliśmy ten preparat w warunkach kontrolowanych w Instytucie Ogrodnictwa, gdzie został specjalnie napisany algorytm do chłodni odwzorowujący sytuację termiczną z maja 2005 roku, czyli z tego okresu, kiedy przymrozki wyrządziły ogromne straty w sadach. I w tychże warunkach uzyskaliśmy 40% ochronę kwiatów, co uważam, że jest wynikiem rewelacyjnym, gdyż preparaty, które porównywaliśmy w tym całym teście, no nie zbliżyły się do poziomu 20%. Preparat przymrozkowy stosujemy w okresie spodziewanych chłodów wiosennych, a w zasadzie przymrozków wiosennych. Pierwszą aplikację należy wykonać na około 3 dni przed spodziewanym przymrozkiem. W tym okresie przymrozki są prognozowane dość precyzyjnie, więc należy tylko obserwować prognozę pogody i już wiadomo. Natomiast drugi zabieg należy wykonać na około 12 godzin. Mówię około, bo to wiadomo, jeżeli jest duży sad, no to wszystkiego nie da się zrobić precyzyjnie na 12 godzin przed. Czyli ten okres, w tym okresie należy zrobić drugi zabieg i stosujemy stężenie 1% przy aplikacji tego produktu. Pamiętać należy przy tym, że drzewa powinny być dobrze zlane preparatem. I wtedy to zapewnimy kwiatom ochronę przed przymrozkami. Jak długo preparat Frostex zapewnia kwiatom ochronę przed przymrozkami? Możemy tutaj mówić o tygodniu do 10 dni. Potem ze względu na to, że jednak drzewa w tym czasie bardzo szybko rosną, masa zielona jest podwajana niemalże z dnia na dzień, w związku z tym rozcieńczenie preparatu w roślinie jest po paru dniach po prostu zbyt wysokie, żebyśmy mówili o skutecznej ochronie jeszcze.